Witam bardzo serdecznie w odcinku Dying Lighta. Mam nadzieję, że będzie wam się podobało. A co tak dziwnie zacznie mówić? No, dla mnie to dziwne, wiesz. Trzeba się do tego przyzwyczaić. Dobra, czekaj, gdzie mam biec? Tutaj mam biec. Dobra, już idę. O kurwa, padłem. Prawdopodobnie i tak cię kurwa wyczerpuje, tak. Dobra, to ja pozabijam zębiaki, bo to nie idę pól. Aha, to się tepnął, a tak miałem wykończyć jak zębiaka. No dobra, dobra. Może być. Tak więc widzowie, ja będę tym Grinchem, co niszczy wszystkim święta. Były? Będziesz tym, który będzie mnie tu dostawał. Będzie dawał jako... pierwszego nie wiem, że dostałem. Będę cię jebał jak góry. Hej, uważaj gdzie leziesz! Sam uważaj. Ale gościu. Cholery, nie dam rady. No dobra, ja się przestałem podlepszyć czapę. Jezus. Jak krew wbija. Hey, nice. Mam jakieś osiągnięcia. Alberto musi zobaczyć, jak się ogarnia. Wasko. Wasko, tak? Ha, dobra. Ty musisz się tu tepać, żebym wziął quest, to tak? Dobra. To... No dobra. Co to za robota? Coś się stało? Hej. Ty jesteś ten pielgrzym, którego chcieli wieszać? O stary, miałeś niezłego farta. Też by mi się przydał. Jestem uczniem Alberto, ale pewnie już niedługo. Już trzeci raz podchodzę do tego testu. Jeśli znowu mi się nie uda, rzemieślnik Alberto mnie wyrzuci. Kim jest rzeźnik? Ale nawet co to za test? Co to za test? Nasze kozy. Trzymamy je w klatkach, bo wyżerają plony. Ale przez to są smutne i dają mniej mleka. Wymyśliłem więc ogrodzenie, zasilane bardzo niewielkim napięciem. Dzięki niemu kozy nie będą się panoszyć, a jednocześnie będą dawały mleko. Nazwałem mój wynalazek elektrycznym pastuchem. Wow, ale mądry wymyślił elektryczny pastuch. Dość brutalne. Więc co stanowi problem w tym wynalazku? Potrzebuję kilku części elektrycznych. Wyciągnę z nich oporniki i inne przydatne. Wymyślił pastuch. Brakuje mi kilku części. Trudno je znaleźć. Obawiam się, że nie zdążę na czas. Może byś mi pomógł? Jeśli je dla mnie znajdziesz, dam ci któryś z moich wypasionych wynalazków. Oby nic związanego z kozami. Nie no, coś ciekawszego. Zobaczysz. O ile wiem, można je znaleźć w dwóch miejscach. Jedno to sklep z narzędziami. Teraz to kurna jak zaczął podchodzić i tak mówić, tak jakby chciał ci wcisnąć heroinę normalnie. Alberto mówi, że na bank tam będą. Trochę tak wygląda. Ale to ciemna strefa. No pełna przemienionych. Ma taką meksykańską. Musisz pójść tam nocą. A druga opcja? Miejsca opuszczone przez wojskowe patrole. Buenos dias, wujek Pablo. Horszu, blisko starej podstacji. Mi amigo. Zobaczy co da się zrobić, ale niczego nie obiecuję. Będę bardzo wdzięczny. Aha, dobra. Mamy misję, mam questa. Poczekaj. Znalazłeś te części? Jeszcze nie. Jak to? Kiepsko. Mam ja coraz mam, kurwa, mniej wszystko, czasu. Co trzeba. Ale to chyba ja muszę mieć. Aiden! Czekaj, jak tam, co nam trzeba? Oznacz używałeś życia w mieście? Byłem tu i ówdzie. Wiesz, najlepsze balety są zawsze w centrum. I to właśnie nasz kierunek. Mam plan, jak przejść. Powiem ci wszystko na miejscu. Dobra, spotkajmy się to się sprawdza, co potrzebuję. Przy stacji metra. L jak leksykon. I później dziennik koło mapy. Dziennik, tak? I to jest zadania, aktywności, nie zadania, ale idziemy wyjścia. Aha, to jest to. Dobra, znajdź części elektryczne 0 na 2. Tylko to. A, części elektryczne mówisz. Tak, 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 no. Ja ogólnie widzowie grałem dawno w jedynkę. To było bardzo dawno. Czemu? Aha. Część dla Carlosa i jego wystrzałowego ogrodzenia. Mam nadzieję, że czeka na bazarze. Aha, tutaj. Wcale nie pojawiły się magiczne same.
No co, nie możesz oddać? Halo, nie mogę, muszę iść do punktu. Nie mogę biegać, why? Bo masz spotkać się z Hakonem teraz. Na bazarze nie można biegać. Teraz mogę. Masz. Nie wiem, jak ci dziękować. Dopały. I jeszcze jedno. Pomożesz? Niech no tylko zobaczy. Kokainę. Launa spotkajmy Pokétera się przy zagrodzie dla kus, obok muru. You understand? Okej. Okay. To co mam ogarnąć, bo mam gadał w ogóle. Mamy ruszyć pizdę. A to mnie nerwuje, że nie mogę biegać. To jest w sklepie tutaj. Co ma ciekawego? Nic ciekawego. Chodź. Już najciekawsze, że dostałeś. Pozer na świniu, chodź. Rusz do góry. Ale on ma jakieś wspomagacze. Dobra. Dobra, idę. Pomagany to ty już jesteś. Ale chciałbym jakieś tutaj coś popatrzeć, bo... No trochę. Chodź, muszę się rozeznać w kierca. Ty chcesz to skipować. Już się zapoznasz dokładnie, jak już pewno odblokujemy drugą część miasta. Jak to się stało? Dwa dni nie podlewałem i wszystko zaczęło się wysuszać. To nie koniec świata. Jest to. Jeszcze. Wszystko gra? Nie. Usmażyła się. Koza się sfajczyła. Ale ze mnie idiota. Co się stało? Musiałem przesadzić z napięciem. Widzisz? Jest do niczego. Przepraszam. Nie wiem, jak mogłem się tak pomylić. Mówiłem, że to strata czasu. Skąd? Wręcz przeciwnie. To bardzo, bardzo... Ma duży, ogromny... Chcesz powiedzieć, że ma potencjał? Potencjał! Tak! To może być całkiem skuteczna broń. Broń? To jest gotowy wynalazek. Gdyby połączyć go z bronią, może zwiększyć szansę w walce z przemienionymi. A dzielna koza oddała życie na ołtarzu nauki. Będzie kolacja dla wszystkich, a ty dostajesz... Ja to... Biorę cię na... Ekspedycję. Przyjmuję na... Rzemieślnika? Naprawdę? Kurczę, ekspedycja dziękuję. Rzemieślnicza. Bardzo dziękuję. Pomówimy później. Chodź, Vincenzo. Nie wiem, jak ci dziękować. Masz, weź to. Jeśli będzie za słabo kopać, wpadnij do mojego warsztatu. Jasne, dzięki, tylko... Jasne, przyjacielu. I co? Mało trzeba, żeby zobaczyć uśmiech na twarzy Meksykanie. Znasz co? Czyli co, wyszło na to, że dostaliśmy po prostu lepszenie do broni, tak? Tak. Okej, okay, nice. Byłem, chodź jeszcze tędy. Gdzie ty idziesz? Tędy też jest wejście. Dobrze, idę. Ogólnie są tu jakieś papa. Fajne spele? Chcę popatrzeć na to, jak popijam trochę expa. O jest, wywalił się. Mojego brata. Dobra, czekaj, muszę się uleczyć. Stur. Aha. Będę tu umierał często, bo nie mam żadnych apteczek, nic. Śmiało, podejdź. Nie myśl tyle, tylko pogadaj z Bułgarem, on ma części. Górności, dobra, kup to. Też. Wchysiona, co to jest? Rękawiczowy, rękawiczko wojowniczo. Wojownika, hej. Nie poznajesz mnie? Czy masz alergię na kasę? Słuchaj, Pielgrzym. Możemy zbić fortunę. Musisz mi tylko skołować buraki, dobra, rzodkie, to, pasternak. To. No to jest i tak bezpoboczne. Bierz go, Ed, morderca! Co? Julian, Luke się zatruł. Bebin mówi, że wodą, którą mu sprzedałeś. Co? Ludzie oskarżają go o to, że sprzedaje skażoną wodę. Ja nie wyraźnie powiedział, że to twoja woda. Ale no przecież to powiedziałeś, że nie oskarża.
A on nam da questa, żeby go na ten, żeby oczyścić mu dupę. Chwila. Pewnie. To była wodka. Karl cię... Dobra, jak już się spoilerował, to... Typuję, niech ci będzie. Nie da pograć w grę. No stary, to jest najprostszy quest poboczny. Wylisz im dupę, kurwa, to będzie dobrze. Tak zwany. Chodź, no kurwa, przez tym gdzieś mi spierdalać cały czas. Nie, jedno do punktu, co mi tam świeci. I gdzie ty jesteś w ogóle? Zaznaczasz. Stój się, nie ruszaj, brakuje. Ja cię nie widzę. Tu jesteś. Wydawał się w porządku. Może to leży. Go zgubiło. A co jeśli SPC wyrzynają się między sobą? Aha. Hmm, dobra, nice. Dziękować. Wszędzie ludzie mogą się ze sobą pożyczać. Stróżowie prawa są zbyt zdyscyplinowani. Nie to. Przyćpałeś sobie tego wzmocnienie w ciemnych strefach. Kliknij sobie jeszcze raz dwójkę. Albo przytrzymaj to dwójkę. Okej, nie muszę najpierw, to ustawiać. Najpierw sobie w ogóle wyekwipuj te leki. Wygląda na to, że no więcej tak. Wody w tym tygodniu nie będzie. Chyba, że matka natura zlituje się i ześle nam deszcz. Dobra, mam to. Uff, ale filetowe są znacznie lepsze. Masz coś jeszcze dla mnie? Chyba nie powiesz. No twierdol, też? Nie, nie, jakiś rekur, coś tam? Sprojkę? O Boże, co za pazerny byt. O, od razu. Taki jedzik, kurwa. Kurwa, ale to wytrzymałeś. On wybucha? Ale szybko padają. Ej, dobra, elegancka. To by mi się podoba. Ten złom. Dobra, chodź tu pazerna świnio. Biegnę w darmowej ku. Oleś porzucą. Tak, trzeba sprawdzić, co ja dostałem w ogóle. Odkląd. Wanie. Chatę mi od razu z automatu założyło, tak? No dobra, a co mam jeszcze wykuł? Jak to w ogóle... Aha. Raczej z automatu ci nie założyło. Ja nic nie klikałem, po prostu mi założyło. No, raczej nie masz założonego, po prawej stronie musisz se kliknąć. Tam masz na podstawowe, jak są życie. Nie wygląda mi na grzesznika. Nie no, automatu. Tutaj to lepsze. To też lepsze. To dobra. I od razu jakoś. A mogę jakąś postać przesuwać, żeby ją zobaczyć w całości? Mhm. A obrót strzałkami. I. Głowy ja jest na samym środku ekranu, ja tego nie widzę. Dordowo. No fajnie teraz wygląda. Dobra. Co teraz, wiatraczek? Hakon? Hej, wspinasz się lepiej niż taka jedna panna, którą znałem. Ha, to była laska. Chciała się wspiąć na najwyższy budynek w mieście, wieżowiec VNC. Była jedną z twoich żon? Prawie. Była za ostra, nawet na mój gust. Co z tym przejściem do centrum? Racja. Patrz, z tego dachu dobrze widać gniazdko stróżów. Mam im wszystkim najebać, tak? Czy wyprowadzą miastem? SPC rządzą miastem? Pytaj, poznawaj się świat. Chcieliby. Po to im te mundury i stopnie. Tatuują je sobie. Są pierdolnięci na punkcie hierarchii. Ale miastem nie rządzą.
Przynajmniej nie całym. Kto rządzi resztą? Pułkownik, renegaci. Tu ich nie spotkasz. Na razie. No dobra. Przyprowadziłeś mnie tu, żeby pooglądać espeków? Especy to twoja przepustka do centrum. Można się tam dostać tylko przez tunele metra. Wejdę do środka i odciągnę ich uwagę od peronu. A ty wejdziesz do tunelu technicznego metra. Jest tam śluza. Przejdziemy nią razem do Central Loop. Nie możemy po prostu poprosić? Bez szans. Każda nowa twarz to dla nich teraz podejrzany o zabójstwo komendanta. Mnie znają, handluję z nimi czasami. Dostarczam lampy od dziewczyn albo towar z ciemnych stref. Może tam być trochę zarażonych, ale co to dla pielgrzyma. Kiedy dojdziesz do stacji głównej, daj znać. A teraz lepiej się prześpi. Wyruszysz w nocy, kiedy w tunelach jest mniej zarażonych. Panie, co to dla nas? Idziemy się w noc. Trzeba będzie uważać na te potężne potworki, tak? Z takim eku chyba możemy najebać. No nie? Nie, ja tam ich kładę na dwa hity. Hakon. Jakby to masz włączyć latarkę pod trakcie nawet filmiku. Jak wygląda? Nie za duży. Strasznie szybki. Pewnie sprinter. Potrafią mieć przy sobie niezłe skarby. Ale tylko wprawny myśliwy zdoła takiego schwytać. Teraz nie pora na to, Aiden. Ruszaj do tuneli. Jak to nie? Możemy go złapać. Byłem sprinterzy, chuja robią. I zwłoki mnie zablokowały. XT. Oj. Chyba nie zginę, nie? Zamiotwórz się. Czemu? O. Worki na dole. Nie mogę zaskoczyć. Jak się trzymasz cały czas w krawędzi, to co? Idziemy. Gdzieś jest ciekawego? Tam coś świeci. No moja dupa. Nie. Tam coś świeciło, jakieś grzybki. Lucynki. Grzybki upał pewnie. Mogę tu zbierać? Nie tak. Mogę. Grzybki upał dają ci właśnie to, co te dziewki, tą odporność całą. Aha. Jakby ci się kończyła, nie? Dobra, uważaj na zarażonych. Może tam ich być kilku, albo kilkudziesięciu. Jestem już w bazie espeków. Rzucę ci przez wentylację flarę UV, to zobaczysz, jak dojść do stacji głównej. Nie, gincie, skurwysyny. Satysfakcjonujące zabijanie. Miałem takie drobne przeczucie, że nie będę chciał się jebać bronią na pierwszy poziom. Wiesz, to od razu lepiej jak padają na hita, nie? Wiesz, no niektórzy wolą tą immersję, to wzmacnianie się bohatera. A, to nie, ja lubię od razu być silny. Znaczy i tak jest, tak to tak jest. Nie, to ja cię nie słyszę, jakim hordy mówisz. Jest tak głośno. Mówię, że ogółem i tak jesteś lekko upośledzony bez większości umiejętności do walki czy też parkouru. Właśnie czuję, nie? Brakuje jakiejś głowy na dole czy coś. I skoku na głowę.
zdjęcie zrobione? Nie ma. Tak szybko mu głowę uciąłem, że nie zdążył spaść. O. Dobra, jeszcze jakiś? Ogólnie oboje dostajemy expo i zabijamy? Hakon, mam flarę. Rozejrzyj się. Tunel techniczny powinien być dobrze oświetlony. Strażników ściągnąłem na górę. Zagadam ich, a ty dawaj do środka. Aha. Idziemy do niego. O kurwa! Skurwiel. Mam tu problem! Hakon! Iść tu. Aha. Ale kto ma iść? Chciałem go właśnie załatwić, ale widzę, że tu jest znacznie szybsze. Ja muszę kliknąć? Dobra, słyszymy jakiś delikwentów do spacyfikowania. No tam stoją. Przecież dobra, niech będzie. Ty ogólnie ty masz jakąś perykę na szybkość? Taki szybki. Ja po prostu umiem chodzić po tej wentylacji. Masz odblokowany ślizg, tak? Jestem w środku. Pięć paczek. Zastanówcie się, zaraz wrócę. Mam odblokowaną. Jestem na peronie. Otwórz śluzę. Zaraz tam będę. Zawsze, górka nie. Chcieli mnie złapać. Skąd on przylazł? Błądził po tunelach, jebany męt z bazaru. Prędzej szpieg renegatów. Nie wygląda na renegata. Za to, to chyba będzie mi trzeba napierdolić. Nie powinno być. Zbijam zombiaki na hita, a daje się łapać jakimś nowym. Obudził się. Co robiłeś w naszej bazie? Próbuję tylko przejść do centrum. Centrum? Tunel pozostanie zamknięty, dopóki nie wydacie morderców Lukasa. Gnida z bazaru. Jak to jest, że nikt nic nie widział, nic nie słyszał i zapominacie o zakazie przejścia? Może na dobry początek obetniemy ci dłonie. To ci poprawi pamięć, he? Co robiłeś 4 dni temu? Jestem pielgrzymem. 4 dni temu byłem 100 kilometrów stąd. Wystarczy, Anderson. Chcemy poznać prawdę. Nie wyciśniesz jej siłą. Ale komendant Lukas nie mówił... żyje i teraz ja dowodzę. Czytałaś raporty. Na bazarze niedawno pojawił się pielgrzym. Zdaje się, że on nie kłamie. Zostaw nas. Chcę sam z nim pogadać. Dobra, nie ma kobiety. Od razu mnie rozwiązał. Nice.
Skąd idziesz? Z Crossdale River. To ponad 1500 kilometrów stąd. Właściwie to ponad 2000. Mosty się zawaliły. Nie ma już prostych dróg. I udało ci się dotrzeć tak daleko. Jestem pod wrażeniem. Oczywiście jesteśmy głównym bohaterem w końcu. Jak teraz jest na zewnątrz? Kiedy ostatnio opuściłeś miasto? Jakieś 15 lat temu. W takim razie jest dużo mniej ocaleńców i więcej zarażonych. Ma to sens. Większość ludzi wytrzymuje w tej dziurze, bo na zewnątrz jest jeszcze gorzej. Razem z żoną mieszkałem w Anglii. Miałem dwie siostry, dwóch braci. Nie dali znaku życia od dekady. Gdzie mieszkali? W Londynie i okolicach. Z tego, co słyszałem, Londyn już nie istnieje. Na całej wyspie zostały może z 4 osady. Kurwa mać. Czyli apokalipsa całego. Jak jest za murami? Nigdy nie wiesz, skąd nadejdzie niebezpieczeństwo. Nowe miejsce to zawsze nowe zagrożenia. Przyszedłeś w poszukiwaniu schronienia? Przyszedłem, bo kogoś szukam. Podobno w Villedor przeżyło wielu ludzi. Szukasz kogoś? Może będę mógł ci pomóc, ale nie za darmo. Przywykłem do wymian. Czego potrzebujesz? Konkretny jesteś. To dobrze. Tunel będzie zamknięty, dopóki nie znajdę mordercy naszego dowódcy, komendanta Lucasa. Jego ciało zostało znalezione na bazarze. Potwornie okaleczone. Ludzie z bazaru nie pomagają. Są dumni i lojalni. Nie chcą na nikogo donosić. Ale dowództwo straciło cierpliwość. Mam rozkazy z góry, pielgrzymie. Jeśli mieszkańcy Old Villedor nadal będą się buntować, wkroczy tam nasza armia i doszczętnie spali bazar. Wolałbym tego uniknąć. Co mogę zrobić? Lucas miał broń. Rzadki, mosiężny kastet zwany Łazarzem. To klucz do odnalezienia mordercy. Jeżeli dowiesz się czegokolwiek o Łazarzu, powiedz mi, a sam będziesz mógł liczyć na przysługę. Jest sporo wart, a nie znaleźliśmy go przy nim. Myślę, że ktoś z bazaru mógł go przytulić. Aha, czyli Łazarz to jest broń, czy to jest jakiś człowiek? Łazarz to jest kastet tego, co zdech. Aha, czyli to jest broń. Bij. Jeśli znajdę tę broń, przepuścisz mnie do centrum? To nie takie proste. Villedor dużo wycierpiało. Najpierw zostało odizolowane od świata z powodu infekcji. Potem mury stały się jego zbawieniem. Zesrał w kanalizacji, już nie ma czasu. Ale tutaj ci ludzie nie ufają byle komu. Nie, tak nie było. Nie otworzę przejścia, dopóki nie złapię mordercy. Ale jeśli znajdziesz Łazarza... A ty to zeskipowałeś? Przejdziesz pierwszy, kiedy wymierzymy sprawiedliwość. Zdaje się, że nie mam wyjścia. Spróbuję. Rozejrzyj się. Popytaj ludzi. I nie wracaj z pustymi rękoma. Powodzenia. To brzmi jak groźba. Dobra. Jest następny kwestik zrobiony. I co, ogólnie długo zajmujesz szukanie tego gościa, czy to będzie się długo ciągnęło? Nie gościa, kastetu. No, kastetu, ale ktoś musiał zamordować tego gościa za pomocą tej broni, nie? Nie, ktoś po prostu tą broń zajebał. Z jego ciała. Aha. No dobra. Czy to się samo poświetli, czy musisz czegoś kliknąć? Na wyjście. A to jest jedyne dostępne zadanie. Pytanie. Dobra. Dla ciebie. U ciebie to też najebało tyle tego białego skurczysyla. No jest trochę śmiechu.